była starszą kobietą, prawdopodobnie wdową. Postawiono jej bardzo poważny zarzut. Wyrok ucieszył mieszkańców, ale kary nie wymierzył jej właściwy sędzia. Pięćset lat temu zdarzyło się w Poznaniu coś strasznego. Dziś spalenie czarownicy jest synonimem niesprawiedliwej kary. Ale już wówczas owa sprawa budziła oburzenie. Dokładnie 500 lat temu spalono pierwszą na ziemiach polskich kobietę uznaną za czarownicę. Na początku XVI wieku świat był dla ludzi pełen tajemnic. Ludzie nie znali współczesnej medycyny, biologii i chemii, nie znali kontynentów. A Kopernik dopiero zaczynał spisywanie swojego dzieła o obrotach sfer niebieskich. To, czego ludzie nie potrafili wytłumaczyć, wyjaśniali za pomocą magii. Magia i czary były więc praktycznie wszechobecne. Magiczne było nie tylko przewidywanie przyszłości, ale też leczenie. Czary postrzegano na takiej zasadzie, jak my postrzegamy zjawiska atmosferyczne czy wręcz siłę grawitacji. To znaczy uważano, że po prostu są. To był element ówczesnej wiedzy o świecie mającej charakter obiektywny. A świat był dla ludzi nieprzyjazny. Miasta pustoszyły pożary, pola zalewały powodzie, ludność dziesiątkowały zarazy. Przeciętna kobieta statystyczna, gdyby wtedy były statystyki, rodziła 10, 15 dzieci, z czego dwoje, jak dobrze poszło, dorastało w wieku dojrzałego. Podczas porodów asystowały babki. Również kobiety najczęściej zajmowały się ziołolecznictwem. I te próby pomagania pacjentom były bardzo niebezpieczne dla samych leczących. Sam fakt zbierania ziółek, leczenia ludzi, był już podejrzany. Dlaczego? Jak ktoś potrafi przegnać chorobę, to potrafi ją też przywołać. Nałożyła się na to jeszcze religia. Kościół miał wówczas potężne znaczenie. Biskupi często byli cywilnymi władcami. Nauka, sztuka i piśmiennictwo rozwijały się głównie w klasztorach i przy katedrach. Kształceni księża zaczęli przykładać te takie dwudzielne widzenie świata, że albo coś pochodzi od Boga, albo jeśli nie, to od szatana, do tych właśnie kobiet, które zamawiały choroby, leczyły ziołami. Poza tym istotna była płeć. Choć magią zajmowali się również mężczyźni, astrolodzy czy alchemicy, to jednak zdecydowaną większość procesów o czary wytoczono kobietom. W chrześcijaństwie była ona symbolem grzechu, upadku. Poprzez negatywne pojmowanie jej nieczystości. Dodatkowo kobiety te miały silną pozycję wśród ludności, a stąd już była krótka droga przed sąd. Do rozpoczęcia procesu potrzebne było tylko doniesienie. Ławników orzekających w procesie trzeba było jednak odrywać od ich codziennych zajęć, więc donos musiał być poważny. A magia to była bardzo poważna sprawa. Magia jest korzystaniem z mocy szatańskich w celu zmiany rzeczywistości. Wszelkie korzystanie z pomocy ciemnych sił mogło mieć poważne konsekwencje i to przede wszystkim dla otoczenia czarownic. Obrażając Boga przez pakt z diabłem, tak jak heretycy, groziły światu gniewem boskim. To znaczy Bóg mógł zesłać powódź, czy właśnie to powietrze, ogień, wodę. Ówczesna Europa była ciężko doświadczana przez klęski żywiołowe, ale też chrześcijańskie państwa europejskie miały silnego wroga państwowego na południowym wschodzie. Szatan ma swoich stronników jawnych, są to Turcy, ale ma też swoich stronników ukrytych, którzy gdzieś tutaj, wśród nas, swoją krecią agenturalną, terrorystyczną robotę wykonują. W średniowiecznych realiach więc procesy o ziołolecznictwo czy wyrabianie maści były naturalne, a nawet pożądane. Ci, którzy je prowadzili, byli przekonani, że chronią społeczeństwo przed zagrożeniem. Robili wszystko, by zdobyć dowody. Obwiniony powinien przyznać się do winy. To była podstawa wydania wyroku. On musiał uznać swoją winę, wyznać swoją winę. I każda metoda, żeby to osiągnąć, była dobra, a tortury były tutaj skuteczną metodą. Uwaga, uwaga! Sędziowie jednak nie chcieli mieć w ogóle do czynienia z katem. Obowiązywała zasada, że zeznania wymuszone torturami muszą być powtórzone bez udziału tortur. Obwiniony więc często miał świadomość, że tortury mogą powrócić. Podczas procesów o czary stosowano też inne, specyficzne metody śledcze, chociażby tak zwaną próbę wody.
wrzucano kobietę do podejrzaną o czarownictwo do stawu rzeki i jeśli tonęła, oznaczało, że nie jest czarownicą, jeśli utrzymywała się na powierzchni, miałby to być dowód, że jest czarownicą. Śledczy ścigający czarownicę sprawdzali też dokładnie ciało podsądnej. Czy nie ma na nim śladów paktu z diabłem? Takim śladem mogło być na przykład miejsce na ciele niewrażliwe na ból. Jeżeli ktoś się przyznał na torturach, przyznał się, jest winny. Jeżeli wytrzymywał tortury, szatan uodpornił jego ciało na ból. Kiedy więc podejrzany wpadł w tryby sądowniczej machiny, miał niewielkie szanse na uniknięcie wyroku. I jeśli nie miał bogatej rodziny, która by go wspomogła, raczej był to wyrok skazujący go na surową karę. W 1486 roku dominikańscy inkwizytorzy wydali w Niemczech podręcznik dla łowców czarownic. Maleus Maleficarum, czyli młot na czarownicę. 16 lat później w Poznaniu odbyły się dwa pierwsze procesy o czary. Kobiety zostały uniewinnione. Jedna przysięgła, że nie wyrabiała maści z małych dzieci, druga odwołała swoje czary. Na początku XVI wieku Poznań był dużo mniejszy nawet od obecnego Śródmieścia. Poza jego murami miejskimi nad samą wartą było Chwaliszewo, miejscowość należąca wówczas do kościoła. Co ciekawsze, Chwaliszewo było w XVI wieku praktycznie wyspą, połączoną mostami i z Poznaniem, i Ostrowem Tumskim. Dużo bliżej z niego było do katedry niż na poznański Stary Rynek. Kapituła nie tylko zatwierdzała władze miejskie wybierane w Chwaliszewie, ale również wyroki sądów. Chwaliszewo miało swoją radę, burmistrza, kościoły i szpital. Mieszkańcy robili interesy m.in. w karczmach, które były konkurencją dla poznańskich. Mieszkańcy Poznania udawali się na Chwaliszewo oficjalnie w celu załatwienia interesu, uszycia płaszcza, czegokolwiek innego i wracali krótko przed zamknięciem bram, chwiejnym krokiem. Piwo miało znaczenie wręcz strategiczne. Było ważone, czyli gotowane, więc świeże, nie zawierało drobnoustrojów, dzięki czemu ograniczało rozwój epidemii. Było zupełnie inne niż dzisiaj. Raz, że niesmaczne, dwa, niegazowane, więc bez pianki, trzy, bardzo nikłej zawartości alkoholu. Na wiosnę 1511 roku doszło do zatrucia 6 browarów na terenie Chwaliszewa. Były to jednak dużo mniejsze przedsiębiorstwa niż dzisiaj. Każda knajpa, każdy zajazd miał swój browar. Na przykład, jeżeli wiemy, że na terenie Chwaliszewa zatruto 6 browarów, i to nie były wszystkie browary, które tam były, było ich kilka więcej. Odpowiedzialnością za zatrucie piwa obarczono nieznaną z imienia i nazwiska staruszkę. W przypadku staruszki z Chwaliszewa nie zachował się żaden bezpośredni zapis z jej procesu. Jedyne informacje, jakimi dysponują historycy, pochodzą z akt kościelnych, w których zapisano rozmowę na temat tej sprawy. W tych aktach zachowała się wypowiedź szewca Walentego z Chwaliszewa. Czarami zniszczyła 6 browarów i zatruła wielu ludzi, jak również wiele złego uczyniła. O dowodach przeciwko niej archiwa również milczą. Ta kobieta musiała czymś się wyróżniać. Czy to była osoba samotna, czy była znachorką, nie wiemy tego. Wiemy za to, że znalezienie jakiegokolwiek winnego było na rękę piwowarom. Nie oni są winni, nie źle ważyli piwo, tylko ta staruszka swoją magią, czarami te ewentualne szkody wśród konsumentów tego piwa wywołała. Oskarżona kobieta więc znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Czekał ją proces, którego domagali się mieszkańcy, a jeszcze przed procesem prawdopodobnie musiała przejść przez wstępne przesłuchanie. Katów mniejsze miasta wypożyczały z miast większych. Chwaliszewo korzystało z usług kata poznańskiego, któremu płacono rocznie 12 groszy. Konieczność wypożyczania kata z sąsiedniego miasta może świadczyć o tym, że w wypadku staruszki z Chwaliszewa nie skorzystano z jego usług. Kat wymagał pewnej określonej procedury. Zanim przybył, trzeba było opłacić stos. Wszystko musiało być w odpowiednim porządku robione. A tego porządku brakowało. Kara była publiczna. Miała zapewnić widowisko. Miała umożliwić oczyszczenie tej osoby z wpływu szatańskiego.
Wiosną 1511 roku w 6 chwaliszewskich kaczmach pojawiło się zatrute piwo. Prawdopodobnie 28 kwietnia tego roku o zatrucie piwa przy pomocy czarów posądzono nieznaną z imienia i nazwiska mieszkankę Chwaliszewa. Dużo wskazuje na to, że staruszka z Chwaliszewa nie stanęła przed sądem obradującym w zgodzie z ówczesnym prawem. Wskazuje na to bardzo surowa kara, bo choć zatrucie piwa było poważną sprawą i trucicieli skazywano na śmierć, to w tej konkretnej sprawie nie ma informacji o żadnych ofiarach. Skazywano oczywiście też za same czary, ale przed wyrokiem śmierci z takiego powodu można się było wybronić, o czym świadczą poprzednie wyroki. Staruszce z Chwaliszewa nie udało się wyprosić łaski. Jakiś proces prawdopodobnie był. Proces musiał się odbywać przed rajcami, sędziami chwaliszewskimi. I to jest kluczowy problem, bo w Chwaliszewie proces powinien odbyć się przed sądem kościelnym, albo też kapituła katedralna musiała wyrok zatwierdzić. W archiwach nie ma po tym śladów. Niejasności w tej sprawie jest więcej. Tam nie pojawia się wątek świętokradztwa, nie pojawia się wątek herezji. W związku z tym sąd duchowny, sąd kapitulny zapewne by takiego wyroku nie zatwierdził. Historycy wyciągają z tego podobne wnioski. Było to prawdopodobnie samosąd wykonany przez mieszkańców Chwaliszewa. Być może był to samosąd tych poszkodowanych, którzy oskarżyli ją. Palenie na stosach zazwyczaj kojarzy się z inkwizycją i kościołem katolickim. To nie do końca prawda. Najwięcej czarownic spalono na stosach w krajach protestanckich. I w sprawie kobiety z Chwaliszewa ostro protestował kościół katolicki. I zapis tego protestu zachował się w diecezjalnych dokumentach. Kanonik Jan Kostryński rozmawiał z dwoma świadkami spalenia kobiety i ocenił ich jednoznacznie. Już spaliliście tę staruszkę? I was spalą. Wszyscy tam jesteście źli ludzie z buje. Zachowujecie się jak źli ludzie, których wygnają z miasta. To było dla niego na tyle bulwersujące, że oni jakby wzięli sprawę w swoje ręce i spalili właściwie kobietę, tak, jedną z mieszkanek, że prawdopodobnie chciał jakoś zadziałać, tak, być może wytoczyć im jakąś sprawę. Procesu jednak żadnego mieszkańcom Chwaliszewa nie wytoczono. Następny proces o czary za to przed Poznańskim Sądem Kościelnym odbył się 26 lat później. I obie oskarżone o wróżbiarstwo nie trafiły na stos, ale wyszły na wolność po wpłaceniu kaucji i złożeniu obietnicy, że nie będą wróżyć. To kolejny dowód na to, że w XVI wieku kościelne sądy dość łagodnie traktowały magię. Sąd kościelny, osoby duchowne były znacznie lepiej wykształcone i mniej podatne na takie pojęcia właśnie, chociażby jak czary. W późniejszych latach jednak liczba spalonych kobiet uznanych za czarownice rosła. Gdyby zsumować wszystkie wyroki śmierci na czarownice na terenie Rzeczpospolitej, pojawi się bardzo ciekawy obraz. Na Kresach Wschodnich spłonęło ich zaledwie kilka. Nawet w centrum Polski tych przerażających wyroków było niewiele. Liderem w tej niechlubnej konkurencji jest Wielkopolska. Karanie okrutną śmiercią za uprawianie czarów z dzisiejszej perspektywy nie mieści się w głowie. Ale ta sprawa z Chwaliszewa jest jeszcze bardziej bulwersująca. To był lincz. 500 lat temu tłum z pogardą dla ówczesnego prawa zamordował niewinną kobietę.